Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie paczka z pozłacanymi elementami od widza. Zaraz sobie ją otworzymy, tylko muszę ją tak otworzyć, żeby jej nie zepsuć. Z uwagi na to, że karton mi się oczywiście przyda. Jak to jest zrobione? A w sumie jakby to... Jakby to otworzyć, żeby się nie zepsuło. Niech będzie w ten sposób. Są to elementy pozłacane. Zaraz sobie to otworzymy. Są to elementy pozłacane ze starych telekomunikacyjnych bloków. W tych blokach oczywiście jest aluminium srebrzone. Też dostanę próbkę. Tak wyglądają te elementy. Mamy tu jakieś piny. Mamy tutaj jakieś mostki. NEC. Więc myślę, że musi być to naprawdę grubo złocone. Tutaj kolejne jakieś elemenciki. Jest tu też trochę cyny, jakieś nakręteczki. Ktoś naprawdę musiał się odubać. I to tak potężnie. Te elementy podobno mój kolega już kiedyś robił. Są tutaj. I te elementy bardzo fajnie wychodziły, jeżeli chodzi o złotko. Wezmę jeszcze tak garść, popatrzę, czy to jest tak samo kryte. No wszystkie elementy są praktycznie podobne, jeżeli chodzi o krycie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w odzysku, bo naprawdę będzie bardzo dużo roboty z tym. Ale to nie wszystko, ponieważ jeden z widzów też mi wysłał porcję na odzysk. A są to pozłacane elementy biżuteryjne. Mam je w tym oto worku. A jak one wyglądają? Tak wyglądają, zobaczcie. No ładnie wyglądają jak ruskie zegarki 20-mikronowe. Tak bym to może opisał, jak na przykład czajka. Raczej nie jest to napylane, bo napylane to by było już dawno starte. To jest prawdopodobnie kryte albo walcowo, albo galwanicznie. Według widza jest to materiał pochodzenia włoskiego i ma na sobie 20 mikronów złota. Tu jest tego 1 kg, więc jeżeli faktycznie będzie tego tutaj 20 mikronów, to wynik może być naprawdę bardzo i to bardzo ciekawy, bo spójrzmy sobie na te krzyżyki. Tak wyglądają krzyżyki, one są bardzo lekkie, powierzchnia jest bardzo duża. A zobaczmy sobie na przykład na zegarki naręczne radzieckie. One są dość ciężkie i nie są tak takie cieniutkie i lekkie i nie mają tak dużo powierzchni jak w przypadku biżuterii. No wynik może być bardzo ciekawy. Zaryzykowałem, wymieniłem się oczywiście za granulat. Na razie Wam nie podam ile, bo mogłem prawdopodobnie wtopić. Ale zobaczymy, jak to
wszystko wyjdzie. Teraz oczywiście zapakuję te oto elementy w dwie różne paczki i wyślę na analizę i zobaczymy, ile wyszło z kilograma elementów złoconych telekomunikacyjnych, a ile wyszło z biżuterii złoconej. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.